Zastanawiasz się czasem, jak oddziałują na nas rośliny? Dlaczego tak ważna jest ich obecność w naszym otoczeniu? Rośliny produkują tlen, więc dzięki nim oddychamy. To oczywiste. A zieleń to kolor dający spokój i wewnętrzną harmonię, zatem bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę. Okres pandemii, zamknięcia w domach i pracy zdalnej wyraźnie pokazał, jak bardzo potrzebujemy kontaktu z naturą. I to nawet w niewielkim wymiarze. O tym, jak zmieniły się osiedlowe balkony i tarasy oraz przydomowe ogrody, opowiada mój dzisiejszy gość, Renata Blaźniak-Kuczyńska, projektantka wnętrz i absolwentka podyplomowych studiów projektowania ogrodów w Katedrze Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. A prywatnie? Fanka japońskiej architektury, muzyki klasycznej i jogi. Zapraszam w imieniu firmy Internity Home, Rafał Hampel. To co, to możemy zaczynać, tak? Doskonale. Zaczynajmy. Dzień dobry, Renata. Cześć. Miło Cię widzieć u nas. Miało być dzisiaj nagranie na tarasie, ale trochę nam pogoda pokrzyżowała plany, ponieważ zaczął padać deszcz, przez moment grzmiało i miałem ogromną nadzieję, że właśnie tam nagramy, dlatego że naszym dzisiejszym tematem są między innymi tarasy i projektowanie może nawet nie samej części mieszkania, tylko tego, jak zazielenić tę część mieszkania, jak zaprojektować ogrody, czyli wszystko, co jest zielone w tej naszej przestrzeni życiowej, a ty jesteś w tym specjalistką. Dziękuję za zaproszenie, ale mamy tutaj i tak zieleń wewnątrz, także jest tak. Właściwie klimat utrzymany. Jest dookoła nas dużo zieleni, możemy z tego skorzystać. Natomiast, żeby ten wątek pociągnąć i poprowadzić, to powiedz proszę, kiedy zaobserwowałaś, że rzeczywiście to projektowanie tarasów, tej zieleni, no można powiedzieć w bloku, może tak to nazwijmy, tak, że mam balkon w bloku, kiedy to się zadziało, kiedy to się stało takie modniejsze, można tego słowa użyć? Ja zaobserwowałam wzrost zapytań o projekty związane z przestrzenią zewnętrzną, czyli tarasami i balkonami w okresie pandemii, co ciekawe. Czyli tak na wiosnę zeszłego roku mniej więcej? No, na wiosnę zeszłego roku tak, już się zaczęły takie zapytania i wydaje mi się, że wiąże się to wprost z sytuacją, w której się znaleźliśmy półtora roku temu, czyli z zamknięciem, no, tak, z lockdownami, z pandemią. I myślę, że to było wprost powodem tego, że zaczęliśmy szukać zieleni i że ona nam się stała potrzebna? Tak, ja to słyszałam bezpośrednio od klientów, którzy się ze mną kontaktowali, czyli ludzie mówili mi, że teraz, kiedy są zmuszeni pozostawać w domu przez większą część doby i bez perspektywy właściwie powrotu do normalności w cudzysłowie przez nie wiadomo jaki okres czasu, te przestrzenie przylegające do mieszkań stały się jakby dla nich ważniejsze, bo stały się taką namiastką zewnętrza, tak? Stały się namiastką zieleni tej parkowej, leśnej, do której przez jakiś czas był wręcz ograniczony dostęp, tak? Zakazami wszelkiego rodzaju. I to jest też moim zdaniem konsekwencja tego, że w samych wnętrzach ludzie też dostrzegli bardzo dużo mankamentów, tak, kiedy byli w nich dłużej. Natomiast kolejnym krokiem było po prostu zajęcie się swoimi balkonami i tarasami, na które niektórzy nie wychodzili przez naście lat, jak mi się przyznali. I tu nagle się okazało, że jednak mamy kawałek balkonu i można go zagospodarować i kiedy nie można wyjść do parku, czy na taki zwykły spacer, to ta przestrzeń no, kilkumetrowa zaledwie, czasem dwumetrowa, jednak nadaje się do tego, żeby spędzić czas na powietrzu. Dokładnie tak, bo może być przestrzenią relaksu, ale też aktywnego wypoczynku. Bardzo dużo ludzi zaczęło ćwiczyć na balkonach czy na tarasach, w sytuacji, kiedy zamknięte zostały fitness kluby, zaczęli uprawiać po prostu rodzaj sportu. Portu na zewnątrz, w tych przestrzeniach. No to ja mogę się podzielić taką historią z okolic Świąt Wielkiej Nocy z zeszłego roku, 2020. Ja mam moimi sąsiadami, no właściwie dwa piętra wyżej, są muzycy, cała rodzina muzyków, pan jest dyrygentem chóru i zrobili prezent dla wszystkich mieszkańców, po prostu grając melodię na instrumentach z balkonu. Więc no właśnie, to oglądaliśmy te obrazki z innych też krajów, prawda? We Włoszech, gdzieś, gdzie ludzie wychodzili na balkony, nomen omen, śpiewali, tak, inicjowali takie koncerty ad hoc. Super sprawa. No to tym bardziej pokazuje, że balkon może być przestrzenią wielofunkcyjną. A powiedz, co takiego jest w tej zieleni, że my jej tak potrzebujemy i chcemy, żeby ona wokół nas była? Myślę, że jak ze wszystkim
wszystkim doceniamy coś, do czego nie mamy dostępu, tak? Mhm. Czyli czego jesteśmy pozbawieni, bo na co dzień nie obserwujemy takiej potrzeby, bo mamy to na wyciągnięcie ręki, a w sytuacji ograniczonego dostępu zrozumieliśmy dopiero tak naprawdę, że to ma dla nas jakieś znaczenie. No, mówi się o relaksacyjnej roli zieleni, tak? Jest to jakaś rola, która daje nam wytchnienie. Nasza głowa, oczy mogą odpocząć. Więc bardzo podstawowe potrzeby. Słyszałem kiedyś, że zieleń jest takim kolorem, jednym z nielicznych, a może wręcz jedynym, który nie męczy oczu. Że oczy nie oddziałują na zieleń. Mówi się, że zieleń uspokaja, tak? Myślę, tak, że w tym powiedzeniu jest dużo prawdy. Mhm. A jest jakiś rodzaj roślin, które wyjątkowo się nadają do takiej zabudowy balkonowej, które możemy łatwo wprowadzić do naszego otoczenia i, no i nie wiem, nie zginą nam, nie trzeba przy nich jakiejś wielkiej pielęgnacji. Właściwie zasada jest taka sama jak z ogrodami, czyli sadzimy rośliny dostosowane do ekspozycji na słońce, czyli zależnie od tego, czy mamy balkon, czy taras w lokalizacji nasłonecznionej, czy zacienionej, dobieramy tam takie rośliny, które zniosą dobrze te warunki i dobieramy co do zasady rośliny rodzime. Rośliny rodzime, które są już tutaj dobrze zaaklimatyzowane do tych warunków, raczej nie powinno się im nic dziać. Możemy cieszyć się nimi przez wiele lat, przy założeniu, że chociaż trochę o nie dbamy. I ta aktywność związana z dbaniem o roślinność uważam, że też jest taką aktywnością, która wnosi coś dobrego dla osoby, która się tym zajmuje. Też uspokaja, daje pewien rytm tej codzienności, także klienci, którzy rozpoczęli swoją przygodę z roślinnością właśnie w okresie pandemii, też zwracali uwagę na to, że naprawdę dużo im to dało. Słyszałem kilka historii, gdzie no, głównie panów raczej nie znam, którzy mówili o tym, że samo przesadzanie kwiatów na balkonie i zabawa z ziemią, z doniczkami, że to było dla nich mega uspokajające. Nie? To ja cię zaskoczę, ponieważ moi klienci pandemiczni to byli głównie inwestorzy i to z ich inicjatywy powstawały te ogrody tarasowe i balkonowe. Wydaje mi się, że to też mogło się wiązać z tym, że mężczyźni, zwłaszcza ci panowie, o których mówię, mieli bardzo odpowiedzialne stanowiska, spędzali bardzo wiele godzin na wszelkiego rodzaju kolach i konferencjach online'owych i naprawdę oni dobitniej chyba jeszcze czuli tę potrzebę kontaktu z zielenią, z roślinnością, ponieważ żony, partnerki miały więcej kontaktu z życiem zewnętrznym. Chodziły na zakupy, odprowadzały dzieci do przedszkoli, tych, które funkcjonowały w tamtym czasie, a oni naprawdę zostali zamknięci w domach i to oni byli inicjatorami powstania tych przestrzeni zieleni, jak i osobami, które miały się nimi zajmować. I z tego, co wiem, tak jest, bo już mam kontakt z nimi po wielu miesiącach i wiem, że to oni dbają o tę zieleń. Jestem bardzo ciekawy, który z naszych słuchaczy w tej chwili podniesie rękę i powie: tak, to ja też tak robiłem. Liczę, że na pewno się kilku znajdzie. Jeżeli panowie jesteście tutaj, to napiszcie do nas. Adres podamy na końcu. Podzielcie się tą opinią, czy też przesadzaliście rośliny, czy bawiliście się zielenią w domu. A powiedz, bo zwróciłem też uwagę, że to nie tylko są kwiaty na balkonach, pojawiło się coraz więcej traw. To też jest ta odpowiedź na właśnie na rodzime rośliny? Trawy nie są może takie w 100% jakby rodzime, ale sobie bardzo dobrze radzą w naszym klimacie. I trawy są bardzo fajne, ponieważ rosną wysoko, każdego roku rosną wysoko, ponieważ się je przycina na wiosnę do gruntu. Praktycznie one odbijają nawet na 2 metry i dają właśnie to, na czym zależy bardzo wielu osobom, czyli odrobinę prywatności w takiej przestrzeni jak balkon czy taras. Są bardzo dekoracyjne. Zostawiamy je w takiej fazie wzrostu na zimę. One są przemrażane przez mróz i dają bardzo fajny efekt dekoracyjny. Są z tego względu, myślę, teraz są też bardzo modne, bardzo ładne, dekoracyjne i bardzo łatwe w codziennej pielęgnacji. Właściwie nie wymagają żadnej. To jest chyba taki rodzaj trawy, którego nie trzeba kosić. Nie trzeba kosić tej trawy raz w roku, tylko się ją przycina. Chciałam tu jeszcze powiedzieć o roślinach, że bardzo fajną strategią na te przestrzenie jak balkony i tarasy jest taki, powiedzmy, podział, klasyczny podział 80-20 w procentach, powiedziałabym, że jest to taka zasada, że 80% roślinności wieloletniej,
jakby liny, czy krzewy, czy jakieś karłowate drzewka dekoracyjne, a 20% roślin jednorocznych, czyli takich, które można co roku sobie zmieniać, rotować kolorami, pokrojami. Te rośliny jednoroczne wprowadzają taką różnorodność do tego, co się dzieje na balkonie, czy w ogrodzie, czy na tarasie. A czy jest też jakaś zasada, która mówi, że na przykład pewnych roślin ze sobą łączyć nie można, a inne wręcz powinno się? Nie, nie ma takich żelaznych, żelaznych zasad. To głównie dotyczy tego, w jakim gruncie dana roślina lubi rosnąć. Natomiast można z tego wybrnąć w ten sposób, że roślina, która lubi kwaśną glebę, po prostu jej podsypujemy glebę kwaśną, drugiej roślinie, która rośnie obok, nawet w tej samej dużej donicy możemy podsypać ziemię, która jest zasadowa i nadal będą sobie tam dość dobrze radziły. Mhm. Mam tutaj uwagę, jeżeli taką techniczną, jeżeli chodzi o sadzenie roślin na balkonach i tarasach, co jest gwarancją takiego sukcesu, oprócz tego, o czym mówiliśmy, czyli dobór, przede wszystkim dobór roślin do miejsca, ale bardzo ważne są pojemniki, czyli to, w czym roślinę posadzimy, gdyż to jest jakby całe jej życie. Ona czerpie z tej ziemi, prawda, i z tego miejsca wszystkie składniki odżywcze i musimy zadbać o to, żeby pojemnik, w którym sadzimy roślinę, był odpowiednio duży, czyli taki, który umożliwi jej wzrost i taki i ziemia, żeby była po prostu odpowiednia do rodzaju rośliny, bo tylko wtedy roślina będzie tam się dobrze czuła, będzie nam rozrastała się i będzie zdrowa. Mhm. Czy to rozumiem też jest w gestii twojej jako architektki wnętrz, jeżeli projektujesz tego typu taras i wskazujesz swoim klientom, jakie to mają być rośliny, jak je utrzymać? Tak, oczywiście dobór roślin jest jakby kluczowym elementem tego, tego projektu, ponieważ no, klientom brakuje wiedzy o tym, jakie rośliny tam mogą się dobrze sprawdzić. Zwłaszcza, że tarasy i balkony są to miejsca narażone bądź na duże nasłonecznienie, ale też na wiatry. Wbrew pozorom już na poziomie trzeciego, czwartego piętra występują naprawdę silne prądy. Można to poczuć wychodząc na balkon. Nie wszystkie rośliny się dobrze będą czuły w takim miejscu i trzeba raczej stawiać na rośliny po prostu bardziej wytrzymałe, unikać tych takich lubianych często przez ludzi delikatnych, o delikatnych kwiatach. Natomiast one tam po prostu wytrzymają może jakiś czas, ale docelowo nie będą się tam dobrze czuły. A powiedz proszę, bo oprócz roślin, tutaj też wspomniałaś o donicach, jeszcze inne elementy też na tarasach się pojawiły, bo to są chociażby meble, stoliki. Jak tutaj się ta sytuacja zmieniła, co zaobserwowałaś? W projektowaniu ogrodów występuje takie pojęcie jak wnętrze ogrodowe. I to jest bardzo, bardzo dobra analogia do projektowania wnętrz w ogóle, czyli jakby ogród, w tym przypadku balkon czy taras, jest przedłużeniem w jakimś sensie mieszkania czy domu. W związku z tym właściwie wszystkie funkcje, które są we wnętrzach, a które chcemy realizować też na balkonie czy tarasie, po prostu musimy dać im, dać ludziom narzędzia do tego, żeby to robili. Czyli wypełniamy tę przestrzeń meblami, jak najbardziej tak, wypełniamy tę przestrzeń oświetleniem, wypełniamy tę przestrzeń dekoracjami, żeby uzyskać taki nastrój, na jakim zależy klientowi. Oczywiście donice są bardzo ważne, donice mrozoodporne, to jest główna zasada. No tak, ale ich nie zdejmujemy raczej. Nie zdejmujemy, nie, oczywiście, że nie. Te rośliny i te pojemniki zostają tam na cały sezon, ale też podłoże, czyli to jakby na czym to wszystko postawimy, czyli płyty betonowe, czy kompozyt, teraz najchętniej stosowane podłoże, deski kompozytowe. To jest wszystko to, co projektujemy dla takiej przestrzeni, jak balkon, taras. Czyli tu też jest dodatkowa duża wiedza na temat odporności tych materiałów na warunki atmosferyczne, i tak jak mówisz, na wiatr, na deszcz, na słońce, na temperaturę. Tak, w przypadku mebli bardzo często wybierany przez klientów jest teraz technoraton, ale oczywiście najbardziej lubimy naturalne materiały, więc rekomendujemy naturalne materiały jak naturalny ratan, trawa morska czy drewna egzotyczne, które są generalnie polecane na zewnętrza, ponieważ one nie,
nie są tak podatne na działanie czynników atmosferycznych. Mhm. Czyli jeżeli rośliny, to rodzime, tak jak wspomniałaś na początku, a jeżeli meble, to tutaj już możemy pójść tak, lekko paradoks, w egzotyki. Ale właśnie tak. Tak, tak. Mhm. A jak z tkaninami, powiedz, bo też przecież układamy poduszki, mamy różnego rodzaju miękkie meble też na tarasach. Jak tutaj, czym się tutaj kierować? Tkaniny są również dostępne wodoodporne, bądź takie, które szybko schną. Mhm. Czy możemy je na deszczu zostawić? Możemy je zostawić, bądź mają syntetyczne wypełnienia i szybko wyschną, nawet po tym deszczu. Mhm. Bądź większość mebli posiada jakiś rodzaj schowków, gdzie po prostu na czas zapowiadanej ulewy możemy schować te miękkie elementy. Mhm. A jeszcze mnie korci takie pytanie, ponieważ wyczytałem, że ty też interesujesz się kulturą Japonii i gdzieś w twoich projektach te motywy się pojawiają. No a Japonia słynie z tego, że tam praktycznie wszystkie tereny przydomowe to jednak jest dużo roślinności i bardzo dużo naturalnych elementów i to gdzieś też ci się tak łączy, to z tego wynika? Ja nie wiem, z czego wynika moja miłość do Japonii, to jest chyba jakieś takie naturalne poczucie, że ta estetyka jest moją estetyką, mhm. tak? Natomiast to, dlaczego Japończycy tak bardzo cenią zieleń i ogrody w Japonii, które mają, nie przesadzam, po kilka tysięcy lat, są kultywowane przez mnichów, to jest element kultury Japonii, który ja sobie cenię bardzo, czyli świadome obserwowanie przemijania. Mhm. Bo natura ma w sobie ten element cykliczności, tak? I my obserwujemy oczywiście pory roku, obserwujemy dzięki zieleni też, jak to się zmienia w czasie, tak? Mhm. Obserwujemy na przykładzie roślinności ten postępujące zmiany, upływ czasu, a w przypadku ogrodu to mogą być nawet lata, tak? Rośliny się zmieniają, rośliny dojrzewają, rośliny też umierają. To obserwacja natury uczy też nas czegoś, tak? Uczy nas cierpliwości, uczy nas doceniania tego, że się my również zmieniamy. To jest taka filozofia wabi-sabi, mhm. którą Japończycy wyznają. To jest właśnie docenienie piękna w przemijaniu, w tym, że coś się zmienia, że coś się starzeje, że coś zyskuje znaki właśnie upływu czasu. Moglibyśmy to nazwać skazą. Może to być słowo nacechowane pejoratywnie, ale nie dla Japończyka, nie w tej filozofii. Ona bardzo mi się podoba. Mhm. No oni bardzo umieją to obserwować. Zresztą jak się czyta literaturę japońską, zwłaszcza dotyczącą budowy domów na przykład, gdzie praktycznie kiedy wchodzą takie zawody, które znamy, cieśla, murarz, tynkarz i tak dalej, no to tam się natychmiast pojawia też ogrodnik, który projektuje przecież przestrzeń w całości. Ona nie jest odizolowana od domu, ona jest częścią tego domu. Tak i ta filozofia też jest jakby praktykowana też jest u nas, ponieważ mhm. zgodnie z zasadami projekt ogrodu powinien jakby w prostej linii wypływać z projektu architektonicznego, z projektu bryły. To się rzadko zdarza, ale dążymy do tego ideału zdecydowanie. Natomiast to, co mówisz o Japonii, tak to jest oczywiście wszystko prawda. To, że budynki japońskie są budowane, te tradycyjne, bez użycia praktycznie żadnych metalowych elementów. Mhm. Cieśle japońscy są mistrzami w swoim fachu i niedoścignionymi mistrzami w swoim fachu. Budynki tysiącletnie tam trwają bez potrzeby specjalnej konserwacji, co też jest efektem tego, że drewno jest właśnie rodzime, wykorzystywane w miejscu, gdzie drzewo wyrosło. Mhm. Tam budowana jest z niego budowla zgodnie z zasadami. Powiem taką tutaj ciekawostkę, bo czytałam kiedyś książkę właśnie o architekturze, o tej ciesielstwie japońskim, że nawet jeżeli jest projektowany element pionowy, to cieśla japoński dba o to, żeby, powiedzmy, że jest to pień drzewa, to cieśla japoński dba o to, żeby element, który jest na dole, był tym elementem, który był blisko... Na dole drzewa. Tak, blisko korzeni drzewa. Jakby, czyli kontynuujemy zgodnie z naturą, nawet budowanie i to się im świetnie sprawdza. To jest ciekawe, bardzo zastanawiam się, jak to, bo słychać coraz częściej o tym wpływie kultury azjatyckiej, między innymi japońskiej, do naszej architektury, no do ogrodów też, bo te ogrody japońskie się pojawiają.
coraz częściej też się słyszy o stylu Japandi, który wkracza chętniej do wnętrz, nie? Czyli tutaj ta kultura. Fuzja stylu japońskiego i skandynawskiego. To bardzo ciekawe, bo to tak odległe destynacje, prawda? Ale chyba obydwa mają coś ciekawego do zaproponowania. No, ta kultura japońska naprawdę trwa tysiące lat i jej elementy trwają niezmienione też przez te tysiące lat. Myślę, że to świadczy o sile i o wartościach tej kultury. Mm-hmm. A mówisz, że jest dążenie do tego na naszym rynku, żeby te ogrody wyrastały trochę z architektury domu również. Mówisz, że to się zmienia, to widać? Bo przy domu jakoś sobie to wyobrażam, że projektuje architekt to w całości, ale jest szansa w ogóle zrobić coś takiego w mieszkaniu? W mieszkaniu troszeczkę mniej, natomiast idea jest taka, żeby zewnętrze było dostosowane klimatem i tym stylem do wnętrza. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma mieszkanie w stylu skandynawskim, to również w podobnym stylu będzie chciał mieć urządzony ten taras czy balkon i do tego dążymy, wybierając i dobierając te wszystkie elementy, które tworzą projekt tego miejsca. To chyba też, tak sobie wyobrażam, wymaga zaangażowania kilku specjalistów, tak? bo ty jesteś architektką wnętrz, zakładam, że powinien się pojawić ogrodnik do tego, znawca roślin, tak jakby tutaj wszystkie te branże też są do połączenia konieczne, prawda? Tak, ja akurat skończyłam również studia z zakresu projektowania ogrodów, więc w przypadku takich mniejszych realizacji to jestem tym człowiekiem orkiestrą i ja tę funkcję robię to w pakiecie. Często fachowcem zewnętrznym bywa fachowiec od nawadniania. To jest ciekawy temat, ponieważ coraz częściej uważany jest za taki must have w przypadku realizacji ogrodowych. Ja akurat nie jestem wielką fanką co do zasady stosowania automatycznego nawadniania, ponieważ również wierząc naturze, wierzę, że rośliny sobie potrafią same poradzić i właśnie stawianie w moich akurat projektach na rośliny rodzime ma dać ten efekt, że one nawet w okresach suszy są na tyle wytrzymałe, że nie będą potrzebowały częstego czy codziennego podlewania. W czasie, kiedy mamy deficyt związany z wodą, myślę, że to podejście jest bardziej takie odpowiedzialne. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma zupełnie czasu na zajmowanie się swoim ogrodem, to takie rozwiązanie jest dla niego dobre, ale myślę, że przy odrobinie wysiłku możemy z tego elementu, także podrażającego bardzo realizację, zrezygnować. Uważam, że podlewanie może być przyjemnością też. Tak jak koszenie trawy, narodowy sport Polaków. Tak jak koszenie trawy może być formą, nazwijmy to, medytacji. To prawda, tutaj znam znowu, no to mogę wymienić panów, którzy sobie różne fajne urządzenia kupują, bo przecież są w tej chwili doskonałe traktory, nawet takie ogrodowe, które świetnie koszą trawę i to jest bardzo takie rozluźniające właścicieli ogrodów, nie? Że można sobie cały dzień pojeździć na traktorku i być ze sobą. Absolutnie tak, medytacja w ruchu jest uznaną formą medytacji, także polecam. No to wśród zieleni się bardzo dobrze dzieje, bo jednak ta pandemia obnażyła trochę takie nasze braki dotyczące tego, że no my potrzebujemy po prostu otoczenia i świeżego powietrza i słońca i tego wszystkiego, co się dzieje. Ja zresztą widzę, jaki jest ruch tutaj, kiedy ta nasza przestrzeń została otwarta, jak tutaj jest dużo zieleni i ile osób dziennie przychodzi na taras, więc no, korzystamy z tego. Właśnie jeden z tych moich wspomnianych już wcześniej klientów, który po realizacji przyznał mi się, że mieszkają z rodziną, czteroosobowa rodzina, już z dorosłymi dziećmi. Mieszkają w tym mieszkaniu od 15 lat, z czego praktycznie nigdy nie używali przestrzeni balkonu, niewielkiego, 11-metrowego, który był po prostu składem wszelkiej maści rzeczy niepotrzebnych już w domu, czyli dodatkową przestrzenią magazynową. Kiedy myśmy weszli tam z ekipą, żeby zasadzić rośliny, zrobiliśmy tam również markizę, czyli rodzaj przesłonięcia od słońca, pojawiły się meble wypoczynkowe. Nagle okazało się, że jest w ogóle walka o dostęp do tej przestrzeni. Każdy tam chce być, każdy chce tam spędzić trochę czasu, więc naprawdę powiedział, że jakby jest wdzięczny za tę możliwość i dopiero
tak naprawdę w pełni korzysta z tego miejsca. No, trochę tak jest, jak się idzie. Ja mieszkam na osiedlu, więc czasem lubię obserwować balkony, jak to u ludzi wygląda. I widzę, że najczęściej albo tam stoją meble dzieci, których w danym momencie nie używamy, albo są tam rowery zwyczajnie, czyli tak na ten element też się zwraca uwagę, albo właśnie są pięknie przygotowane i pojawiają się różnego rodzaju pergole, przesłony, światło coraz częściej. Wieczorami te balkony też rozbłyskają jakoś tak nastrojowo i widzę, że coraz więcej ludzi z tego jednak korzysta. Super. Ja zresztą sam miałem taką ogromną ochotę, to trochę moja tęsknota została wyrażona w zeszłym roku, bo bardzo mi się podobają we Włoszech ściany, we Włoszech i w Niemczech to widziałem, ściany, które są wymalowane takimi motywami, czym się zajmuje właściciel, więc jeżeli właściciel jest kowalem, no to pojawia się na przykład jakiś motyw, jest koń i to kowalstwo na tej ścianie, więc ja sobie wymalowałem w zeszłym roku jacht na balkonie, jako tęsknotę za wodą, za Mazurami. No właśnie, bo to wnętrze też może być manifestacją osoby, prawda? Tak. Właśnie to, co zazwyczaj jest ukryte w domu, do czego nikt z zewnątrz nie ma dostępu, co jest manifestacją twojego stylu życia, w tym przypadku jest dostępne też dla osób, które są na zewnątrz. To bardzo ciekawe. Zabawne było to, że ja zabrałem się za tą pracę w maju, więc... Sam namalowałeś? Sam namalowałem, tak. Córka przy mnie stała, wybieraliśmy motyw. Najpierw pomalowaliśmy na piękny granatowy kolor balkon, potem ołówkiem zrobiłem kontur, potem pociągnąłem go białym cienkim pędzelkiem i na końcu zamalowałem, więc jestem dzisiaj z tego dumny. Ale bawiło mnie to, że w tym samym tygodniu, kiedy ja zacząłem pracę, trzech sąsiadów też zaczęło pracę na balkonach. Jakby świetne. Wszyscy na hura i sobie tam nawzajem pomagaliśmy. Nawet był taki moment, że jeden z sąsiadów przyniósł mi zaprawę do szpachlowania, potem podzielił się farbą, więc świetna historia, wykorzystywaliśmy naprawdę. To tak. Pandemiczna, jak rozumiem. Pandemiczna, też. Tak, dokładnie pandemiczna. Muszę jeszcze wtrącić jeden temat dotyczący właśnie prac związanych z balkonami i tarasami, to temat techniczny, o którym należy pamiętać w ogóle przygotowując się do takiego pomysłu jak zazielenianie balkonu czy tarasu. To jest bardzo często pomijany, ignorowany aspekt nośności. Czyli to jest... Wytrzymałości balkonu na obciążenie. Wytrzymałości, tak, wytrzymałości balkonu na obciążenie i to naprawdę jest bardzo ważna kwestia, bo istnieją normy w polskim prawie budowlanym, które mówią, jak powinien być wykonany balkon czy taras. Natomiast one są różne i za każdym razem należy zasięgnąć informacji u swojej administracji na temat tego właśnie, jaka przewidziana jest nośność balkonu czy tarasu, bo zieleń, rośliny i ziemia, w której są posadzone, potrafią bardzo dużo ważyć, do tego stopnia, że w jednym z ubiegłorocznych projektów musieliśmy zasięgać opinii konstruktora biegłego, ponieważ administracja nie wyraziła zgody na nasadzenia zgodnie z projektem, obawiając się po prostu, że konstrukcja może być zbyt obciążona. Inwestor zdecydował się na zatrudnienie zewnętrznego konsultanta. To nie była jakaś duża kwota, ale spokój umysłu nam to dało, ponieważ biegły konstruktor stwierdził, że możemy wykonać ten projekt, te nasadzenia. Natomiast przyznam, że nasadzenia finalnie wyniosły około 3 ton. Także naprawdę nie mało, jak na balkon. To jest coś, o czym należy pamiętać nawet przy mniejszych projektach. Czyli może się okazać, że ten nasz wymarzony projekt nie dojdzie do skutku po prostu. Może będzie trzeba go troszeczkę przykroić. Tutaj naprzeciw wychodzą pojemniki ze sztucznych włókien. Bardzo możemy oszczędzić na wadze, wybierając właśnie takie pojemniki, bo betonowe pojemniki drewniane ważą naprawdę wielokrotnie więcej, także to taka techniczna uwaga jeszcze. To jest bardzo istotne, a są jeszcze jakieś inne rzeczy, na które warto zwracać uwagę w takim otoczeniu? Kwestia odprowadzenia wody jest też bardzo ważna. Zazwyczaj balkony i teraz są realizowane z pewnym spadkiem, natomiast to sobie radzi dość dobrze z wodą deszczową, ale tutaj trzeba pamiętać, że my będziemy jeszcze te rośliny dodatkowo dość intensywnie podlewać, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, więc należy również zadbać o to, żeby one miały podstawki
Tak? Czyli takie miejsce, gdzie ten nadmiar wody z podlewania codziennego może się zebrać bez konieczności dodatkowego obciążenia tego systemu odprowadzania wody, bo może się to skończyć niemiłymi rozmowami z sąsiadami niżej. Tak, to prawda. Niedawno mój znajomy się wprowadził do nowego domu i też ma zrobiony spadek tylko do środka mieszkania. Jak z alternatywy 4. Dokładnie tak. No ale tam prawdopodobnie wydarzyły mu się wszystkie rzeczy, które się mogły wydarzyć. To się po prostu wydarzyły, bo na początku nie potrzebował konsultacji, mimo tego, że namawiałem go, że polecę mu kogoś, kto w takich rzeczach pomoże, ale potem jak zaczęliśmy się spotykać i przy każdym spotkaniu odkrywał kolejne rzeczy, to się okazywało, basen w domu. Tak, że basen w domu, pies, który wybuchł, no tam parę takich rzeczy. Prawo Murphy'ego zadziałało, tak. Nowy segment, no potem się okazało, że to był segment budowany po raz pierwszy przez tak zwanego dewelopera, więc wszystkie możliwe błędy tam, chyba mój znajomy trafił po prostu na taki obiekt. Polecamy zasięgania jednak opinii fachowców przed odbiorem, prawda? Tak, no jak powtarzamy, często specjaliści są po to, żeby pomagać. Nie ma się co tego bać, bo tak jak tutaj wspomniałaś o konsultacji z konstruktorem, czasem warto jest wydać, no relatywnie nieduże to są pieniądze na konsultację kogoś, kto się po prostu na tym zna. Tak jak zawsze podkreślamy, że jednak praca architekta jest cenna i warta tego, żeby za nią zapłacić, choćby po to, żeby to otoczenie było otulające i przyjemne dla nas. Liczmy, że tak będzie coraz częściej. A powiedz z ciekawości, jak przyjmują twoi klienci koszty zaprojektowania takiego tarasu, balkonu czy ogrodu? Masz jakiś kłopot z tym? No bo, przepraszam, że jeszcze wtrącę jedną rzecz. Budżet zawsze jest taką rzeczą, o której ciężko się rozmawia. Więc... Tak, nie zdają sobie sprawy, ile może kosztować aranżacja balkonu czy tarasu. Wydaje się, że to będzie bardzo mały wydatek, ale tak nie jest. Ja mogę powiedzieć o średnich kosztach wynikających z praktyki. I takie tarasy, balkony rzędu 20-30 metrów i ekstensywnie naprawdę obsadzone kosztują, ale też mówię o wyposażeniu, czyli jakiś wypoczynek, oświetlenie. Tak, czy na gotowo. Pojemniki, tak, roślinność kosztują między 8 a 10 tysięcy złotych. I z takim wydatkiem należy się liczyć, jeżeli chce się zrobić tak właśnie na 100% tego, co byśmy chcieli zobaczyć. Część osób zdaje sobie z tego sprawę, ale jakieś 50% myślę, że jest zaskoczonych i wycofuje się z realizacji. No jest to, są to naprawdę duże koszty. Bardzo dużym kosztem, paradoksalnie, nie są rośliny, w ogóle rośliny stanowią zdecydowanie mniejszy koszt przy aranżacji, pojemniki. Naprawdę są drogie, no też kupujemy je na wiele lat. Akurat ta inwestycja to jest warta wydania pieniędzy, ponieważ dobry pojemnik wytrzyma wiele lat, nie jest odporny na mróz, odprowadza dobrze wodę, roślina się w nim dobrze czuje. Ale pojemniki potrafią stanowić nawet 50% takiej realizacji. A tu też jest takie szaleństwo, jak w naszej branży w tej chwili widać, że wszystko z dnia na dzień drożeje i to tak mocno z dnia na dzień drożeje. No bo tutaj jak słyszymy o kosztach stali, czy o kosztach drewna, czy no tutaj mamy do czynienia z branżą sanitarną między innymi, więc już niektórzy producenci w tym roku, mamy sierpień 2021, już zmienili drugi raz ceny, a wspomina, jakby przygotowują nas do tego, że to się może zmienić jeszcze raz w tym roku. Tak, to nie ominęło żadnej branży, natomiast moja wykładowczyni z SGGW powiedziała kiedyś na wykładzie bardzo proste, ale mądre zdanie. Ogród to jest luksus. I tak jest. Luksus też w sensie jakby psychologicznym, więc należy wziąć pod uwagę, że jest to wydatek, ale będzie to miało bardzo dobre skutki długofalowe dla nas. Więc tak jak inwestujemy dużo we wnętrza, tak samo dużo relatywnie do przestrzeni, tak? Bo zazwyczaj tarasy, balkony nie są zbyt dużymi przestrzeniami, no ale jednak kosztują sporo. No biorąc pod uwagę, że już to wszystko, co tutaj zostało wymienione, więc sama zieleń ma dla nas nieocenione walory psychiczne, bo oddziałuje bardzo dobrze, to warto jest na to wydać jakieś środki. Nie? Zresztą cały ten okres, nie lubimy używać słowa pandemii, ale rzeczywiście cały ten okres pokazał, że no po prostu tego potrzebujemy. To jednorazowy wydatek. Należy o tym pamiętać na wiele lat i tak jak słyszę opinie moich klientów, naprawdę nikt nie żałuje tej inwestycji.
A powiedz proszę, bo też ujęło mnie w to, jak wspominałaś, że cały ten okres dla ciebie jako projektantki i jako kobiety, jako człowieka był dobry. Tak, ty jakby skorzystałaś na tym, że znowu powiemy, okres pandemii był dla ciebie pozytywny. Czy przyniósł pozytywne zmiany? Tak, tak. Mi się wydaje, że w każdej sytuacji można znaleźć pozytyw i ja jestem osobą, która tak właśnie widzi rzeczywistość, ale ja wykorzystałam ten czas na po prostu kreatywne myślenie, bo tak lubię spędzać czas, jestem taką osobą i w efekcie to, że miałam w ogóle więcej czasu, bo spędzaliśmy więcej czasu w domu, mogliśmy, było takie powiedzenie, nie wychodzisz na zewnątrz, więc wejdź w głąb siebie. Mhm. I ja tak zrobiłam i zrealizowałam projekt, który mi od dawna bardzo chodził po głowie, ale zawsze brakowało mi czasu na to, żeby jakby przejść do faktycznej realizacji. A tutaj tego czasu było trochę więcej i po prostu uruchomiłam własną markę, tak, własnych produktów, które też doskonale trafiły jakby w ten klimat, który się wytworzył w tym dziwnym czasie i wydaje się, że będę to kontynuować. Mm-hmm. A możesz się podzielić, co to jest, czym się zajmujesz i co to jest za marka? No to właśnie trochę wracamy do tematu Japonii. Mm-hmm. Ponieważ ja jestem fanką tego minimalizmu japońskiego i naprawdę w realnym życiu brakowało mi produktów wnętrzarskich, które na taką potrzebę minimalizmu odpowiadały. Ja przez wiele lat spałam z mężem na materacu na podłodze. Natomiast ponieważ mamy ogrzewanie podłogowe, to trochę nam było zbyt ciepło w zimę, kiedy podłoga była ciepła na tym materacu i szukaliśmy po prostu jakiejś formy meblowej, na której ten materac mógłby spocząć i stworzyliśmy własny autorski stelaż pod materac, taki właśnie osadzony w filozofii wabi-sabi, wykonany z surowego drewna, nawiązujący stylistyką do takich minimalistycznych konstrukcji, właśnie nawet powiedziałabym ciesielskich, mhm, pochodzących z Japonii. Jest to produkt wykonany w 100% ręcznie. Stelaż pod materac dla osób, które cenią sobie, które chciałyby spać na podłodze jak Japończyk, ale z różnych względów jednak nie mogą. To jest moja marka Wabi Sabi Design. Mhm. Super, a to się nadaje tylko do wnętrz? W sensie, że to można na podłodze w mieszkaniu ułożyć? Czy... Jak najbardziej kupują to ludzie po prostu jako łóżko. Mhm. Czyli jest to formuła takiego niskiego, platformowego łóżka, które właśnie znane jest ze stylistyki wnętrzarskiej japońskiej, na którym można położyć zarówno typowy, tradycyjny materac, jak i japoński futon. Mhm. Futony są świetnymi, bardzo zdrowymi dla kręgosłupa materacami. Też polecam bardzo gorąco spróbować. I to jest produkt, który jest wykonany w trzech wersjach. Jest to produkt z drewna surowego, jest produkt, który jest z drewna opalanego ogniem. Mm-hmm. To jest też starodawna japońska technika impregnacji drewna, czyli mamy drewno, które po prostu opalamy żywym ogniem, aż nabierze prawie czarnego koloru i impregnujemy je olejem lnianym. Elewacje wykonane tą metodą w Japonii wytrzymują setki lat, więc zakładam, że nasz stelaż też potencjalnie może służyć komuś przez bardzo wiele lat. Materac się zużyje, ale stelaż pozostanie. Tak, i jeszcze mamy wersję bieloną dla takich właśnie fanów bardziej stylu Japandi. Super. No to się elegancko wpisuje w to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, no i właśnie w ten styl, który się gdzieś we wnętrzach pojawia. Myślę, że jeżeli pozostaje się wiernym sobie, to właśnie nawet w takich trudnych momentach można zasiać ziarno czegoś dobrego na wiele lat naprzód. Mhm. No to jest bardzo inspirujące, bo no ja znowu słyszałem parę historii ludzi, którzy mówią, że pandemia no mogłaby trwać, bo świetnie się czuli, rzeczywiście znaleźli czas dla siebie. Bardzo dużo osób znalazło czas na przemyślenia, na życie domowe. Niektórzy zaczęli gotować, piec codziennie. To jakby przyniosło też dużo dobrego. Nie? Absolutnie tak. W ogóle myślę, że robienie czegokolwiek zamiast siedzenia i załamywania rąk jest lepszą strategią na każdy czas, bo niewykluczone, że będziemy mieć wiele kryzysów zarówno w naszym życiu osobistym, jak i przychodzących z zewnątrz i po prostu musimy sobie nauczyć
tym radzić. Mhm. Myślę, że w ogóle aktywność wszelkiego rodzaju, czy taka aktywność właśnie kreatywna, czy w ogóle czy aktywność fizyczna nawet, pozwala nam to lepiej przetrwać. I dla ciebie bodźcem było to, że po prostu zostaliśmy zamknięci w domu i ty fizycznie z rodziną musiałaś ten czas spędzić? To był twój taki bodziec do rozpoczęcia? Tak, mieliśmy naprawdę, mieliśmy po prostu więcej czasu dla siebie, tak? Dla siebie na rozpoznanie też swoich potrzeb, które często nam umykają i przychodzimy nad nimi do porządku dziennego, bo praca, bo kolejny klient, bo kolejny projekt, zawsze coś tam zostawiamy, często właśnie ze swojej działki. Jak mówią, szef bez butów chodzi. To jest wszystko prawda. Natomiast ten czas pozwolił nam właśnie bardziej na zajęcie się sobą, a finalnie okazało się, że robimy też coś dla innych. Mhm. Bo okazało się, że trafiliśmy z produktem naprawdę, na który, jak się okazuje, wiele osób czekało. Bo my sprzedajemy tych stelaży co najmniej kilka miesięcy. Mhm. Super. A powiedz jeszcze, jak z twojej perspektywy w takim razie po tym roku, już za chwilę będzie półtorej roku, jak się zmieniło projektowanie wnętrz samo, jak czy klienci w jakiś sposób zmienili swoje podejście, co takiego się wydarzyło we wnętrzach samych? Mhm. Ja odczuwam, że klienci dużo bardziej się skupiają na jakości. Mhm. Czyli są skłonni zaakceptować wyższą cenę za wyższą jakość, ponieważ jak właśnie zostając dłużej w domu i widząc mankamenty tego, jak dotychczas mieli zaaranżowane wnętrze, zaczęli zastanawiać się nad tym, czy to można zrobić lepiej, na dłużej. Więc to jest naprawdę taki wniosek, który płynie dla mnie z okresu pandemii i z tego, jak się zmienia świadomość. Powrót do wszelkiego rodzaju właśnie technik tradycyjnych, czyli jakby dostrzeżenie w ogóle tego, że ludzie coś robią niedaleko mnie, czyli do lokalności. Ale myślisz, że to wróci rzemiosło, takie jak... Ja bardzo na to liczę, bo jakby ta fala już, ona już była wcześniej rozpędzona, natomiast to, że bardzo wiele produktów z Dalekiego Wschodu, tych masowo produkowanych, miało taki moment, kiedy nie docierały do Europy, okazało się, że można znaleźć, może trochę droższe, produkty analogiczne, które odpowiadają na tę samą potrzebę, ale są wykonane przez lokalnego rzemieślnika, pana, który gdzieś mieszka niedaleko, któremu ja mogę pomóc, wesprzeć jego biznes, nie muszę wydawać pieniędzy w wielkopowierzchniowym sklepie jakiejś globalnej marki. I to było bardzo też dobrze widać we wsparciu na przykład dla gastronomii. Tak jakby ten sam trend, czyli jakby wspieram lokalne na wszystkich poziomach. I myślę, że rzemiosło na tym bardzo, bardzo zyska. I właśnie we wnętrzach też ludzie zwracają uwagę na rzeczy, które są lepiej zrobione. Mają wyższą jakość, mają jakiś znak, że zostały wykonane przez konkretną osobę. Uważam, że to jest super. W ogóle taka lokalna aktywność, kiedy wspieramy siebie nawzajem, jest bardzo pożądana. Ja się kilka razy w swojej karierze z tym spotkałem. W Polsce rzadko, ale pamiętam taki przypadek kiedyś w Suwałkach, kiedy pracowaliśmy nad wyposażeniem jednego z hoteli i tam inwestor na jednym z pierwszych spotkań powiedział: panowie, macie robić tak, żebym ja to wszystko kupił lokalnie. I bardzo to podkreślał, nie wiem? Więc jakby nie było mowy o tym, że szukamy, że gdzieś będzie taniej, bo ktoś to z drugiego końca Polski ściągnie, tylko wszystko robimy tutaj. Tutejsi wykonawcy, tutejsi dostawcy. No i tam na pytanie jednego z panów, dlaczego tak ma być, powiedział: bo ja tu płacę podatki i tu się wspieramy. Tak, a też ta rosnąca świadomość też ekologiczna, bo jeżeli kupujemy coś lokalnie, no to jakby zmniejszamy ten nasz tak zwany ślad węglowy, tak? Nie ma potrzeby takiego długiego transportu, nie ma potrzeby obciążania natury tak spalinami. Wszystko możemy załatwić tak naprawdę na dystans podejścia do kogoś. Wszystko tak naprawdę możemy w dzisiejszych czasach kupić też lokalnie. To nie jest tak, że to jest jakaś bariera. Nie mieszkamy na Wyspach Owczych, gdzie nic nie ma, tylko są. Tak, to ma też znacznie inną wartość, nie? Jeżeli kupimy od sąsiada, nie wiem, stolik, od innego krzesło, ktoś nam uszyje firanki, a jeszcze ktoś obok dostarczy właśnie te rośliny, o których dzisiaj wspominamy, nie? No, to jest wszystko bardzo chwalebne. Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Trzymamy kciuki. A co byś chciała zrobić w tym roku takiego spektakularnego? Może jaki masz plan, w którym możemy tutaj wesprzeć cię i pomóc, żeby się spełnił? Właśnie ja też nie mam takich spektakularnych planów tak naprawdę, bo wszystko mi się
wszystko mi się tak układa, że chciałabym, żeby po prostu dalej... Chwilotrwaj. Dalej tak szło, tak. Mhm. Chwilotrwaj. Myślę, że to fajnie jest rozpędzone, ale ja doszłam do takiego punktu, że akceptuję to, co przychodzi też. Uważam, że to też jest dobra metoda, żeby być jakby usatysfakcjonowanym, czyli w każdej sytuacji widzę jakąś szansę dla siebie i że to jest coś dla mnie dobrego. Także niech będzie właśnie tak, jak jest i będzie bardzo dobrze. Tego wszystkim życzę tak naprawdę. My tego tobie też życzymy. Niech się te wszystkie marzenia i plany spełniają. Powiedz jeszcze w takim razie naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć ciebie jako architekta wnętrz, gdzie można zobaczyć twoje realizacje dotyczące zieleni, gdzie można zobaczyć te piękne stelaże. To zapraszam na moją stronę internetową. Mhm. Trudna nazwa. renesinteriordesign.pl. Jak będziecie mieli Państwo problem z wypowiedzeniem tej nazwy, to proszę do nas napisać, przekierujemy, wyślemy Państwu link, ale jesteś dostępna też gdzieś na Facebooku, Instagramie? Tak, oczywiście na Facebooku, tak? Instagramie. Wszystko to, co musi człowiek robić w dzisiejszych czasach, żeby docierać do klientów. To jest dostępne, czyli łatwo Cię znaleźć. Łatwo mnie znaleźć, zapraszam serdecznie. Doskonale. Renata, bardzo Ci za dzisiaj dziękuję. Otoczyłaś nas tutaj tą zielenią też w opisie, więc zapraszamy Państwa wszystkich do podglądania tego, co Renata robi, do otaczania się zielenią, do zmiany trochę nastawienia psychicznego. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za dziś i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Z angielska mogę powiedzieć go green. Piękne powiedzenie. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego, słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Będzie nam miło, jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś, to subskrybuj proszę kanał, żeby być na bieżąco. Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę www.internity.home.pl, gdzie znajdziesz kontakty do naszych doradców. Sporo dzieje się też na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i LinkedIn. Możesz też do nas napisać na adres podcast@internity.pl. Do usłyszenia niebawem.